Przed nami ostatnie godziny kampanii. Przedstawicieli komitetów wyborczych dzieli wiele, ale łączy kilka przekonań dotyczących czasu przed ciszą. To próba przekonania osób jeszcze niezdecydowanych i mobilizacja własnych zwolenników także w kampaniach indywidualnych kandydatów. Wszystkie sztaby mają swoje plany na mobilizację wyborców aż do ostatnich chwil. Dlatego między innymi Mateusz Morawiecki był dzisiaj w Chorzowie. Także Donald Tusk postanowił podsumować kampanię w naszym regionie. Fatima Orlińska. Konwencja Donalda Tuska zorganizowana w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zgromadziła setki sympatyków Koalicji Obywatelskiej. Na scenie obok Donalda Tuska i Borysa Budki pojawili się przedstawiciele wszystkich okręgów wyborczych w województwie, a sam szef Platformy Obywatelskiej chwalił region za siłę i odwagę. Jak tłumaczył, nieprzypadkowo na podsumowanie kampanii wybrał właśnie Śląsk. Wygramy te wybory. Nie dla własnej ambicji, nie dla własnych interesów, ale dla Polski, dla Śląska, dla każdej polskiej rodziny. Pamiętam te dni, te spotkania, które dały tak naprawdę nam wszystkim nadzieję, że zmiana jest możliwa. No wiecie, jak się jedzie do Żywca, będąc liderem Koalicji Obywatelskiej, to nie można się spodziewać, że będą jakieś tysięczne tłumy. I nagle jesteśmy w Żywcu, i pani poseł Małgosia Pępek mówi z dumą: zobaczysz, Donald, Żywiec tak naprawdę to jest też miejsce dla nas. Że Żywiec, Żywiecczyzna to też jest miejsce, gdzie Koalicja Obywatelska może wygrywać. I wchodzę na tę salę w Żywcu, a tam setki ludzi. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził nieczynny dziś ponad 80-letni stadion Ruchu Chorzów, gdzie na finiszu swojej kampanii obiecał wielkie pieniądze dla klubu. Prawo i Sprawiedliwość spełnia swoje obietnice, mówił do zgromadzonych kibiców. Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa. Mamy dzisiaj podjętą decyzję o przekazaniu praktycznie wkrótce ponad 100 milionów złotych na budowę tego pięknego, nowego stadionu. Wiem, że przetarg, bo przed chwilą pytałem pana prezesa, ma się rozpocząć jeszcze być może w tym roku, w grudniu, tak? Albo w styczniu, czyli za parę miesięcy, można powiedzieć. Bardzo, bardzo szybko. Tak, żeby wszyscy kibice, wszyscy mieszkańcy Chorzowa, którzy kibicują Ruchowi, mogli to swoje ino Ruch powiedzieć. Budowa nowego stadionu Ruchu Chorzów miałaby ruszyć początkiem przyszłego roku, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zakończyć się w 2027. My nie chcemy tutaj dzisiaj robić żadnego wiecu politycznego. Chcemy tylko, żeby ten stadion powstał, ponieważ Ruch Chorzów, 14-krotny mistrz Polski, założyciel Ligi Polskiej, miał nowoczesny stadion, na którym będzie mógł gościć swoich kibiców. Do tej pory musieliśmy niestety wyprowadzić się z Cichej 6 przez wzgląd na walącą się tutaj infrastrukturę. Donald Tusk podczas swojego wiecu mówił, gdzie tkwi siła Koalicji Obywatelskiej w regionie, podkreślając rolę lidera listy do Sejmu w naszym województwie, Borysa Budki. Myślę, że to takie najmilsze, co mogło nas spotkać, to jesteście wy. Jeśli rozmawialiśmy ponad 2 lata temu, to mówiłem, warto to zrobić. Prosiłem o pomoc Donalda Tuska. Wiecie dlaczego? Bo odpowiedzialny polityk wie, kiedy poprosić o pomoc. I dzisiaj jestem tutaj, żeby poprosić was o pomoc. Żeby poprosić was o ten ostatni wysiłek na tej ostatniej prostej, tak? Ostatnie godziny przed ciszą wyborczą to czas, który politycy wszystkich ugrupowań wykorzystują możliwie maksymalnie. Jak sami mówią, docierają do miejsc i ludzi, których jeszcze można przekonać. Cisza wyborcza rozpoczyna się o północy z piątku na sobotę. Proszę o zabranie głosu.